1160 dni temu, 22 kwietnia 2021 roku, otrzymaliśmy pierwszą zapowiedź nowej gry Farminga Simulatora 2022 w postaci teaser trailera. A wise man once said, 61 dni później otrzymaliśmy cinematic trailer właśnie tej gry, który wyglądał tak jak na ekranie. Ja jestem Bartson i zapraszam Was dzisiaj na krótką analizę trailera i wszystkich informacji, które zostały upublicznione. Dzisiaj, we wtorek 25 czerwca 2024 roku, czyli dokładnie 1099 dni od czasu opublikowania drugiego materiału dotyczącego Farm Sim 22, jest nam dane obejrzeć zapowiedź nowej części gry. Mamy przed sobą cinematic trailer Farminga 2025, bo tak będzie się nazywać nowa odsłona szeroko znanej gry. Nie dostaliśmy tylko trailera, ale udostępnione zostały także grafiki przedstawiające okładkę gry, skład edycji kolekcjonerskiej, a także grafikę przedstawiającą symbolicznie Season Passa na pierwszy rok po wydaniu. W tym materiale chciałbym omówić kilka istotnych nowości, jakie przyniesie nam gra, i pokazać pierwsze zdjęcia, które zostały wykonane właśnie na silniku tej gry. No to zaczynamy krótką analizę trailera, który został nam dany. Powiemy sobie o istotnych rzeczach, które udało mi się na nim zauważyć. Sam film jest stworzony komputerowo, jednak nawiązuje do tego, co znajdzie się w grze. Najpewniej później zobaczymy go jako intro, odpalając Farminga 25 na swoich urządzeniach, tak jak w przypadku poprzednich części. Na samym początku możemy zauważyć kobietę, która uruchamia pompę do wody, a ujęcie dalej motor na tle zalanych pól ryżowych oraz zachodzącego słońca. No tak, no, wzrok was nie myli, bo pierwszą potężną nowością w nowym Farmingu będzie ryż. Ryż prawdopodobnie w dwóch wersjach i myślę, że to będzie może być tak zrobione jak marchewka i pasterniak z edycji premium do FSA 22. Czyli, że dwie takie bardzo podobne uprawy i wydane w dwóch wersjach. I tak samo tutaj może być ryż taki zwykły, biały i nie wiem, na przykład jakiś brązowy czy inny. Ale no, dwie uprawy dodatkowe już będą, a tak w zasadzie to jedna podzielona na... Tutaj już widzimy w pełnej okazałości zalane pola ryżowe. No i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, czy te pola będą zalewane przez gracza i będziemy mogli w ten sposób zalać każde pole, czy może będą już przygotowane i zalane wodą przez giantów, a my tylko będziemy jeździć po nich maszynami do ryżu. Stąd też kolejne pytanie, czy na przykład będziemy mogli na takich polach siać inne uprawy dostępne w grze? Czy to już z góry będzie narzucone, że ryż i nic więcej? No tego wszystkiego na pewno dowiemy się, gdy twórcy zaczną prezentować, jak działają właśnie te nowe uprawy. Tutaj już zbliżenia na pierwsze maszyny do ryżu i widzę, że mamy tutaj sadzarkę marki Iseki, czyli obstawiam, że taki sam model będzie w grze. Ale firma Iseki produkuje jeszcze inne maszyny do zbioru ryżu. Co powiecie na przykład na taki kombajn samojezdny albo taki? Jak myślicie, któryś z tych modeli będzie wykonany przez giantów? Moim zdaniem tak, przynajmniej jeden samojezdny kombajn, no to zrobią, tak jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku innych upraw, na przykład marchewki. Dalej mamy pokazaną tą samą sadzarkę z różnych perspektyw. Trzeba przyznać, że wygląda nieźle, lecz to na razie jest CGI. Chociaż moim zdaniem nawet jeżeli jest CGI, to sam model mógł zostać użyty. Ten sam lub lekko przerobiony, który właśnie znajdziemy w grze. No i będziemy mieli nowe zwierzęta, a będą nimi bawoły. I teraz ciekawe, czy będą oddzielne obory, gdzie będzie można je hodować, lub te same, które są już w farmingu, czyli na przykład obory dla krów, no i tam zamiast krów będziemy mogli sobie kupić te bawoły. Coś tam jest mowa o stajniach, ale nie wiem tak do końca jeszcze, na pewno się tego dowiemy. Kolejną rzeczą, a właściwie dwiema, na które trzeba zwrócić uwagę, to właśnie ten telefon i robienie sobie przez naszych głównych bohaterów selfie. Czy może to mieć jakieś odniesienie do gry? No bardzo interesujące. Mogłoby to oznaczać, że będzie dostępny jakiś tryb fotograficzny,
zamiast zwyczajnie klikać print screen, będziemy mogli narzucać filtry, kadrować i tak dalej. Kto wie? A tą drugą rzeczą jest to, że podczas robienia zdjęcia daleko w tle uderza piorun. Czyżby oznaczało to jakieś zmiany pogodowe, poprawiona pogoda? Kto wie? Tym bardziej, że dosłownie chwilę potem widzimy naszych bohaterów siedzących pod dachem na przystanku wśród lejącego dookoła deszczu. Myślę, że Giant nie bez powodu pokazuje nam takie obrazy, ale jak będzie, przekonamy się niedługo. No i w opisie też jest coś powiedziane o tym, że ta pogoda będzie poprawiona, ale jak oni to zrobią, no to zobaczymy. Teraz mamy ciekawe ujęcie, na którym kobieta z trailera uruchamia pompę do wody, zalewając tym samym pole. No i tutaj jestem ciekaw, jak będzie wyglądała właśnie ta mechanika tych pól i samego zalewania. Czy takie pompy będą już ustawione przy polach? Czy będzie trzeba je kupić w sklepie? Jak będzie wyglądała interakcja z taką pompą? Ciekawe. Idąc dalej, Giant pokazuje nam główną bohaterkę jadąc na motorze. No i właśnie w tym momencie dowiadujemy się, że motory zawitają pewnie do gry na stałe. I prócz samochodów lub pojazdów typu Mahindra, będziemy mogli przemieszczać się pomiędzy polami chociażby na motorach. Jak obstawia się, dadzą nam rowery na przykład? W sumie spoko by było. Powoli zbliżamy się do końca trailera, jednak na końcu warto zwrócić uwagę na pewien szczegół. Nasi bohaterowie jedzą tutaj wcześniej ugotowany ryż. Czyżby to świadczyło na przykład o tym, że dostaniemy coś takiego jak mechanikę głodu bohatera? To jest bardzo interesujące, jednak musimy czekać na więcej informacji. Mechanika snu jest już przecież dodana, więc teraz gdyby na przykład doszedł taki głód, no to na pewno by tutaj to wzmocniło te symulacje z tej gry. No i koniec trailera. Tak właśnie wyglądało. Na koniec mamy jeszcze grafikę ujawniającą datę premiery, która wyznaczona została na 12 listopada. Czyli od czasu opublikowania tego filmu przez Giantsów na 25 będziemy musieli poczekać 140 dni. Kto będzie odliczał? Warto jeszcze zobaczyć, jak się uprawia ryż. No, może to nie. Zobaczymy jednak jakieś maszyny. No i coś tam mamy ciekawego. Niewiele osób może wie, ale Klas też produkuje maszyny do zbioru ryżu. Chociażby te dedykowane kombajny. Jak myślicie, ten Klas znajdzie się w grze? No ja bym obstawiał, że tak. Ale jak będzie, to też oczywiście zobaczymy. Przejdźmy teraz do oględzin składu przepustki sezonowej. Widzimy tutaj, że w pierwszym roku do FS25 wyjdą 4 dodatki, w tym jeden, czwarty właśnie, z mapą. Obstawiam, że będzie się nazywał podobnie jak w poprzednich latach, czyli Platinum, Gold lub Titanium Edition. Pierwszy dodatek w pierwszym kwartale 2025 roku, sądząc po przypisie, będzie zawierał oczywiście innowacyjne maszyny. Drugi dodatek w drugim kwartale będzie stawiał na wydajność. Czyli obstawiać jakieś duże, efektywne maszyny, typu na przykład Big Boot? Ciekawe. Trzeci kwartał może nas zaskoczyć, bo po tym przypisie za dużo nie można wywnioskować, ale za to kwartał czwarty obdarzy nas dużym dodatkiem z mapą. Ja na tym zdjęciu widzę mapę angielską, no a wy? To by było na tyle z tej grafiki, więc przejdźmy teraz do rzeczy, które znajdziemy w edycji kolekcjonerskiej. Mamy tutaj sporo rzeczy, zacznijmy więc od samej gry. Dostaniemy po pierwsze grę w formacie pudełkowej. Idąc dalej, widzimy tutaj dwupłytowe wydanie soundtracku. Jestem tego bardzo ciekawy, jaki to soundtrack. Ale chyba kojarzę, że to może być muzyka, która leciała właśnie w grze na tych konsolach takich małych, starych i pewnie tak będzie. Ale śmiałem się, że Giantsi wyjęli muzyki ze wszystkich menów w poprzednich wydaniach, zebrali to na płyty i wydają soundtrack. Dostajemy również modding tutorial na płycie w wersji 6.0. Jestem ciekaw, czy ten tutorial powstał w całości na nowo. W FS22 modding tutorial był oznaczony cyfrą 5.0, a teraz mamy wyższą wersję. Lecz jakoś nie wydaje mi się, że wszystkie poradniki zostały nagrane na nowo, no ale kto wie, może. Dodatkowo dostajemy 32 naklejki z logami różnych marek. Okleicie sobie nimi cały pokój. Mamy tutaj też breloczek z logiem FarmSim, a także z logiem Giantsa. 3 plakaty w formacie A2. Obstawiam, że to są plakaty z PDA, z 3 map, które się znajdą w 25 na start.
Ale tutaj jak zbliżymy, to widać, że jest tutaj krop kalendarz podany. Kalendarz właśnie tych upraw, kiedy co się sieje, więc to też w sumie ciekawe, bo nad monitorem możecie sobie powiesić ten kalendarz i mieć nad monitorem na przykład pokazane, co kiedy zasiać i się nauczyć tego na pamięć. Także to też w sumie ciekawe. Dostaniemy także New Hollanda CR11 Gold Edition. I teraz to jest właśnie ten New Holland. Ja na początku byłem bardzo ciekaw, czy to będzie taka figurka, którą postawimy sobie na biurku. Jednak no już po tym zdjęciach wiadomo, że to będzie mod tak jakby do gry. Pewnie to będzie kod w ogóle, że będzie się mogli sobie wpisać ten kod w grze i ten kombajn wam się odblokuje, będzie można nim sobie tam jeździć po polach i kosić. No ale po chwili pewnie ten kod będzie tam wszędzie latał, więc tak naprawdę to kto tylko będzie chciał, to ten kombajnik będzie miał. I chyba ten kombajn będzie prawdopodobnie też dla tych osób, którzy kupią przedpremierową. Jeżeli zamówicie pre-order, to właśnie dostaniecie też ten kombajn. No i chyba najciekawsza rzecz zaraz za samą grą to oczywiście stacyjka pod USB. Pamiętacie lampeczkę koguta pod USB z kolekcjonerski z FS19? To teraz będziecie mogli do tego zestawu podczepić stacyjkę. Zajmiecie kolejny port USB w komputerze, będzie kolejny kabel, ale za to będzie można odpalać maszyny w grze zamiast naciskać Enter. Ciekawe. I to by było na tyle. Tak wygląda edycja kolekcjonerska Farm Sim 25. A teraz zobaczcie sobie te zdjęcia. Te zdjęcia przedstawiają tutaj taką pokosówkę jakby z marki Magdon. Jest to nowa tutaj marka w Farmingu 25. No i myślę, że jest to bardzo ciekawy pojazd, bo daje nam tutaj ciekawe możliwości koszenia trawy na pokos, ale też tutaj na tym zdjęciu mamy koszenie zboża na pokos. To jest naprawdę ciekawa rzecz. Ciekawe też, jak to będzie wyglądało, czy będzie można sobie skosić na przykład taki rzepak niedojrzały i później to wyschnie i będziemy mogli wciągnąć go normalnym headerem, no bo tu właśnie jest to koszone zboże, czy to zamieni się później w słomę, no ale to takie trochę bez sensu by było, więc no ten dodatek w ogóle, bo to jest dodatek, będzie można dostać, jeżeli się zakupi Farminga przedpremierowo. Jeżeli teraz w preorderze kupicie Farminga, to dostaniecie właśnie ten dodatek. Tak jak w przypadku Farminga 22, takim dodatkiem był Class Saddle Pack. No i coś takiego wtedy tam dodawali, a teraz dodają właśnie tą pokosówkę. Łącznie tam 5 maszyn, więc załóżmy, że ta pokosówka. No i 4 headery na przykład, do niej czy tam 2 headery i jakaś kosiarka na przód, bo tutaj też na tym zdjęciu jednym jest kosiarka z przodu, która kosi trawę, więc no coś takiego myślę spoko, jak i tak planujecie kupić Farminga i kupicie go wcześniej, no dostaniecie sobie to jeszcze gratisowo. Później, gdy Farming wyjdzie, to ten dodatek pewnie będzie tam kosztował 7 zł, 10 czy coś takiego, albo może nawet trochę więcej, więc myślę, że tutaj spoko jest dostać coś takiego, gdy i tak się ma zamiar kupić Farminga i kupi się go wcześniej. To teraz przejdziemy do tego, co się pojawiło tutaj na blogu i wam przeczytam, mimo że każdy może z was normalnie tu wejść i przeczytać, ale myślę, że komu się nie chce, to będzie mógł tutaj mnie posłuchać, jak przeczytam te informacje, które tutaj są podane. No i zobaczymy screeny z gry. Przed chwilą widzieliście te screeny z Magdon Packa, no a teraz zobaczymy jeszcze inne. Także cóż, klikamy sobie w ten blog, który tutaj dzisiaj wyszedł, czyli 25 czerwca. No i pierwsze co widać, to w ogóle inny tutaj motyw tej całej strony, bo jest taki od razu czarny. I tak w innej konwencji to trochę jest tutaj zrobione niż wszystkie, bo tak dla porównania na przykład ten blok tutaj o Farmconie jest coś takiego i wszystkie inne wyglądały właśnie tak samo, na przykład ten o zakończeniu Farminga 22, widzicie, też wygląda tak biało i tutaj wszystko jest ładnie tekstem opisane.
No a ten nowy o farmingu 25 wygląda właśnie w ten sposób, więc no całkiem nieźle też tutaj mi się to podoba, w sumie nie wygląda to źle. No dobra, ale o co tu chodzi? Farming Simulator 25 nadjeżdża, zamów już teraz w sprzedaży. Zalejmy pola świeżą wodą pod uprawę ryżu, użyjemy wielu nowych maszyn, zagłębimy się w temat i to na wiele różnych sposobów. Pewnie masz wiele pytań, ale pozwól, że najpierw odpowiemy, kiedy FS25, no i to będzie oczywiście 25, znaczy to jest 25, a będzie 12 listopada. No i nie będzie na starych konsolach, będzie tylko już na PS5, na Xboxa, no i oczywiście na PC-ty, ale stare konsole właśnie odpadają, więc no ciekawy, mocny krok tutaj ze strony Giantsa na pewno. Tutaj mamy odnośnik do tego wideo, o tym już mówiliśmy, co tutaj zawiera ta cała edycja kolekcjonerska. Tutaj ten pakiet cały też przed chwilą omawialiśmy. Także tutaj też go można sobie zobaczyć, zawiera Farming Simulator oraz One Year Season Pass. No ale o, i tutaj mamy ten cały bonus, który dostajemy, gdy zamówimy wcześniej Farminga, czyli ten Magdon Pack. No i mamy tu jakiś pierwszy screenshot z tego cinematic trailera, który też przed chwilą tam oglądaliśmy. No i przeczytajmy, co tutaj pisze. Czy podjęcie nowego wyzwania w malowniczej, pełnej bujnych krajobrazów i pól ryżowych w wschodniej Azji brzmi dla ciebie interesująco? Zrób to. Chcesz zbudować rolnicze imperium w Ameryce Północnej? Śmiało, znajdziesz tam wiele pól do popisu. A może podoba ci się klimat Europy Środkowej? Pełen zieleni, pól i łąk oddzielonych od siebie rzekami i stawami? Tam też możesz zbudować swoje wymarzone gospodarstwo. Farming Simulator 25 oferuje 3 zróżnicowane środowiska idealne do rozpoczęcia rolniczej przygody. No i mamy tu potwierdzenie, że będą 3 mapy na start. Amerykańska, ta właśnie azjatycka, no i pewnie zielonka. Chodzi tutaj o zielonkę. Ale jestem bardzo ciekaw, co z mapą Silver Run Forest, bo przecież ona też była w dodatku. No i tak trochę, jeżeli by jej nie dodali, no to tak trochę pominięcie, takie niezłe pominięcie tej mapy. No a tam fajne, na pewno przecież akcje można było robić leśne, więc szkoda, że jej nie będzie w sumie, bo tutaj nic nie jest o niej opisane. Ale może zdecydowali się na taki krok, że na przykład wydadzą ją na ModHubie jako wersję przekonwertowaną i wyjdzie mapa Las Silver Run na ModHubie jako oficjalny mod. Też w sumie tak może być. Dobra, co my tu dalej mamy? Zasiej ryż i napełnij pola wodą. Uprawiaj 2 rodzaje ryżu, szpinak oraz inne nowe uprawy. I tutaj to jest też ciekawe, bo jeszcze nie powiedziano jakie. Tam gdzieś są jakieś domysły, gdzieś tam, ale no na razie jeszcze nic nie wiemy, więc lepiej nic nie mówić. Więc 2 rodzaje ryżu, tak jak wcześniej mówiłem, szpinak to też ciekawostka. No i te inne uprawy, no ale to zobaczymy tam w trakcie prezentowania tych nowych tam rzeczy przez Giantsów. Wybierając łącznie spośród ponad 20 upraw, czyli 20 ponad upraw będziemy mieli. Potężne bawoły oraz inne zwierzęta dołączają do krów, owiec, świń, kur, koni i innych już dobrze ci znanych. Potężne bawoły oraz inne zwierzęta. To też jest ciekawy tutaj ten wpisik malutki. Inne zwierzęta. No ale zobaczymy. Podczas kiedy nowe łańcuchy produkcyjne oraz misje budowlane pozwolą ci na prowadzenie nowych rodzajów działalności. Czyli nowe łańcuchy produkcyjne, misje budowlane. To też jest bardzo interesujące, jak oni tam mogli to rozwiązać, ale pewnie będzie chodziło o to, to będzie działało na tej samej podstawie, co budowa kolejki w Premium Edition. Czy Platinum Edition? No w 22 tą kolejkę to trzeba było pobudować, to pewnie tu będzie to działało tak samo i będziemy mogli sobie dowozić tam różne rzeczy, żeby coś pobudować. Więcej maszyn, no i tutaj mamy zdjęcia już właśnie z tej gry. Ponad 400 maszyn od 150 światowych marek.
No i tutaj te marki wypisane, oczywiście nie wszystkie. No i tak, no i widzimy tu klasa Xeriona i w ogóle taką mgłę. Nie wiem, ładnie to wygląda. Trzeba przyznać, że ładnie to wygląda. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, oglądając tego screena, to zobaczcie na te tutaj zboże, które jest tam z tyłu. Ono nie jest równe, a zawsze takie było. A teraz mamy jakieś tam wyższe, niższe, te kłosy też w różną stronę podwracane. I to wygląda naprawdę kozacko, mi to się tak podoba. Też i trawa nie jest równa, więc no taki niby mały szczegół, ale naprawdę zmienia tutaj od razu wygląd tego wszystkiego. Zjeżdżając dalej, mamy nowe efekty wizualne w Giants Engine 10. Dziesiąta wersja tego silnika przyniesie nam tutaj zmiany, o których tutaj jest trochę opisane, ale na pewno kiedyś wyjdzie taki blok specjalnie poświęcony właśnie zmianom w Giants Engine i wtedy będziemy mieli to wszystko opisane. No ale dobra, przeczytajmy to sobie. Poczuj głębsze połączenie z polami i naturą dzięki wprowadzonym usprawnieniom technicznym, ulepszonym grafiką i fizyką w najnowszym i przyjaznym modelom silniku Giants Engine 10. Mgła w oddali, poprawione cieniowanie, dynamiczne efekty pogodowe, deformacja terenu. To naprawdę tylko niektóre z nowości, które na ciebie czekają. Spokojne życie wirtualnego farmera staje się jeszcze bardziej realistyczne i klimatyczne. To zdjęcie po prostu dla mnie jest kozackie. Naprawdę tak mi się podoba. Tutaj nad tą wodą ta mgła to po prostu świetnie wygląda, no trzeba przyznać. Te drzewa chyba już były w 22. Tam jest chyba nowe drzewo, albo nie, albo były. Ale ten most tam w oddali, no naprawdę, no tutaj to świetnie to zdjęcie wygląda, trzeba przyznać. No i pierwsze tutaj jakieś kombajny mamy możliwość zobaczyć. Case'a, to nie wiem, czy to jest czasem nie najnowszy jakiś case, który teraz niedawno wyszedł. No i tutaj też to zboże jest właśnie takie nierówne, szczególnie to na polskich wsiach, gdzieś tam na tych małych polach może to wyglądać świetnie. I tutaj te drzewa i to całe światło, które tutaj pada przez nie, no wygląda to naprawdę na solidną robotę. Jeżeli można to tak nazwać. Te drzewa tutaj widzę, że chyba z 22, ale czy są tu jakieś nowe? Te chyba są nowe, o ile mi się wydaje, tak, ale nie wiem. No ale w każdym bądź razie tak tutaj wygląda i nie wygląda to wcale źle. To zdjęcie już widzieliście wcześniej, właśnie przedstawia tą całą pokosówkę. I tutaj też ciekawe, bo to siano tam jest takie trochę ze zmienionym kolorem, ale nie wiem, bo tam dalej w oddali widać, że ta trawa, która rośnie, to właśnie jest taka trochę wyższa i jest taka bardziej żółta, brązowa, no ale tutaj nie, a to co jest skoszone właśnie ma takie trochę zabarwienie brązowe, więc no też ciekawe, czemu akurat tak, może to będzie schło i będzie tak zmieniać kolor tam po upływie kilku godzin na przykład, będzie tak powoli sobie to zmieniać ten kolor, ciekawe. I tutaj też bardzo ładny screen przedstawiający Fenda z, w sumie nie wiem co to jest za siewnik, nie wiem co to jest za marka, ale to pewnie jakaś nowa, no ale możemy tutaj na pewno zobaczyć ściernisko, które wygląda bardzo ładnie, jest takie gęste i teksturę tutaj po zasiewie właśnie prosto w ściernisko, która też wygląda według mnie dobrze, bo widać tutaj te takie części tego ścierniska, które leżą i są takie długie dosyć, więc pasuje to do siebie jakoś tak. Właśnie ta tekstura do tekstury tego ścierniska to myślę, że tutaj nieźle pasuje. No i tam też mnóstwo drzew w oddali, krzaków. Tam szopa jakaś, ale ta szopa to jest chyba z 22, coś tak mi się wydaje. I to tyle. Tutaj mam jeszcze możliwość odwiedzenia FarmConu i kupić możemy bilety sobie na to wydarzenie, które będzie tutaj chyba na początku lipca. Także tak wyglądał cały ten blok, na szybko go sobie omówiliśmy i teraz gdy wejdziemy w DLC, to mamy tutaj ten Magdon Pack, tylko że jego nie da się kupić. Można go zamówić, ale to chyba dopiero później będzie go można kupić, jeżeli właśnie po 12 listopada, jak gra wyjdzie, to wtedy będzie można
kupić sobie ten dodatek. No i co on tutaj zawiera? Zawiera właśnie 5 maszyn. Tutaj jeszcze w galerii możemy też zobaczyć takie zdjęcie, krowy. I ta trawa tutaj też jest niezła, robi wrażenie. A z tyłu jakieś drzewa, które też wyglądają na takie nowe. No i tutaj jeszcze ten klas też przy jakiejś talerzówce chyba Agrisema albo Bednara. No i mamy jakieś tam ściernisko, może po pszenicy albo po jęczmieniu. No ale nie wiem, mi się naprawdę tutaj podoba i widać, że to jednak jest trochę poprawione to całe oświetlenie i tak dalej. Dobrze, więc tu jeszcze w info mamy właśnie screenshoty podane i w tym miejscu tu kolejne zakładki będą się pewnie pojawiać i będziemy mieli możliwość zobaczenia w przyszłości właśnie takiej zakładki z wszystkimi na przykład maszynami, jakie w tej grze będą. No ale to już tam bliżej wydania, bo te maszyny są z 22, ale później to właśnie będzie to podzielone na takie tutaj zakładki, bo na razie mamy tylko screenshots. Później te zakładki tutaj pewnie dojdą. I jeszcze, gdzie my tutaj mamy? Aha, tutaj mamy, dobra. Cena to jest około 215 zł, tam na Steamie może będzie troszkę mniej, w granicach 210 albo troszkę więcej, ale zazwyczaj jest to trochę mniej. A cena 343 zł to jest z pierwszym całym tym One Year Season Passem. Także te wszystkie cztery dodatki, które będą i sama gra za 300 prawie 50 zł, no 340 pewnie tam będzie kosztowało na Steamie. Także to by było na tyle z tutaj pokazu, co jest na ModHubie. Link do ModHuba oczywiście w opisie. Przedstawiłem wam pierwsze informacje, które zostały ukazane. Przez wyciek informacji można było już od kilku dni oglądać trailer i zdjęcia, jednak Giant dziś oficjalnie zaprezentował nam powyższe grafiki i sam trailer. Czekamy na dalsze wiadomości, zdjęcia z gry i informacje od samych twórców. Moim zdaniem jest to ciekawe, że w tej części przeniesiemy się do Azji, będziemy uprawiać ryż. A wam jak to się podoba? Kupicie edycję kolekcjonerską? Kupicie Season Passa? I czy w ogóle planujecie kupić samą grę? Linki do materiałów źródłowych znajdziesz w opisie tego filmu. Tymczasem w tym materiale to byłoby na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.